Witam Was wszystkich. Przed nami cykl zajęć warsztatowych na temat zdrowego kręgosłupa. Bardzo się cieszę, że możemy razem poćwiczyć, i że będziecie mogli przyswoić sobie wiadomości i techniki dotyczące pracy nad zdrowiem kręgosłupa od podstawy. Podstawą w korygowaniu sytuacji w kręgosłupie. Jest wbrew pozorom oddychanie. Ponieważ przepona oddechowa ma ścisły związek z wszystkimi odcinkami kręgosłupa. Najpierw w rozwoju embrionalnym wywodzi się od mięśni szyi i dopiero z czasem oddziela się od mięśni szyi, migrując w dół do dolnej części klatki piersiowej. A także przyczepiając się swoimi odnogami do lędźwiowego odcinka kręgosłupa, czyli szyjny rodowód, piersiowa lokalizacja, a lędźwiowy przyczep i wpływ na krzywiznę lędźwiowego odcinka. Dlatego całą pracę dotyczącą balansowania napięć wokół kręgosłupa należy prawidłowo rozpocząć od skorygowania oddychania. Bierzmy się do pracy. Przygotujcie sobie coś wygodnego. Ja mam tutaj koc położony na matę do jogi. Oprócz tego mam cienki koc pod głowę, bo za chwilę będziemy dość sporo ćwiczeń realizowali w pozycji leżącej, dlatego, ma nam być przyjemnie i wygodnie. Pierwsze kroki w odnajdywaniu oddechu i ruchu kręgosłupa robimy poprzez ugruntowanie stóp na ziemi, ponieważ nasza postawa i działanie realne kręgosłupa odbywa się w warunkach pionowych czyli przeciwko działaniu grawitacji W tej chwili wykonujemy najprostsze ćwiczenia należąco ale odepchnięcie się stopami od podłogi imituje pracę mięśni która zazwyczaj jest realizowana przeciwko grawitacji właśnie I teraz w oparciu o odepchnięcie się stopami poczuj rozpoznaj ruchy przodo, pochylenia miednicy i tyło pochylenia miednicy. I popracuj sobie przez chwilę balansując miednicą w przód i w tył. Zaobserwuj, że odepchnięcie się stopami prowadzi do tyło pochylenia miednicy i to powoduje przyciśnięcie lędźwiowego odcinka do podłogi. Natomiast odpuszczenie tej pracy Powoduje, że kręgosłup swoją sprężystością wraca do tej swojej wklęsłej pozycji, czyli odtwarza się wtedy lordoza lędźwiowa. Lordoza to jest ta wklęsłość. Tyło pochylenie, czy jak to się popularnie mówi, podwijanie kości ogonowej, spłaszcza tą lordozę, rozciąga lędźwiowy odcinek kręgosłupa, co powoduje przylgnięcie do podłogi, a odpuszczenie tej pracy powoduje, że Lordoza wraca na swoje miejsce. Kiedy odpychasz się stopami i pojawia się tyło pochylenie miednicy, to robią to jakieś mięśnie. I w tylnej części tymi mięśniami są mięśnie pośladkowe, do spółki z mięśniami tyłu w ud. Także jesteś w stanie rozpoznać delikatną pracę tych mięśni teraz. Natomiast w przedniej części głęboka warstwa mięśni brzucha pociąga miednicę ku sobie, i to wszystko razem powoduje właśnie to tyło pochylenie miednicy. Mówimy o tym dlatego, że wciągnięcie delikatne podbrzusza, takie jakie ma miejsce przy tyło pochyleniu miednicy, jest właśnie niezbędne do prawidłowego zestrojenia oddechu. Prawidłowo działający oddech. Polega na tym, że lekkie wciągnięcie na wdechu, po lekkim wciągnięciu brzucha na wdechu, następuje kierowanie siły wdechu do dolnych żeber, czy też do bocznych żeber na samym dole, tu gdzie klatka piersiowa już przechodzi w miękki brzuch. Więc teraz połącz te ruchy. Gdzie na wdechu odpychasz się stopami, co powoduje ten ruch miednicy, przyklejenie pleców do podłoża, wciągnięcie brzucha i w tym samym czasie wciągasz powietrze, które rozszerza dolną część klatki piersiowej. Daj sobie trochę czasu i odnajdź te wszystkie połączenia, które w realnych warunkach dzieją się równocześnie i w krótkim czasie. Czyli stopy, miednica, podbrzusze. I wdech do dolnych żemer. Synchronizuj to teraz, czyli wydech trwa ileś sekund, więc to odpuszczanie napięcia stóp trwa tyle samo. Teraz wdech to jest ruch płynny, to też płynnie dociskaj stopy do podłogi i zwiększaj ten nacisk, prowadząc do przyklejenia kręgosłupa do podłogi na szczycie wdechu. I wydech odpuszczasz. Możesz podtrzymać ręce na żebrach, żeby uwrażliwić się na czucie tych okolic. I realizuj sobie kolejne oddechy. Odepchnięcie, podbrzusze, wdech w dolne żebra. Odpuszczenie. I płynny wydech. I jeszcze, jeszcze parę razy: odepchnięcie, tyło pochylenie, podbrzusze, wdech w dolne żebra i wydech płynnie odpuszczasz. Z tym z pozoru łatwym zestawem ruchów, bardzo często są trudności. Trudności w zrozumieniu tego, trudności w przeformułowaniu swoich nawyków. Dlatego cofaj sobie film, rób pauzy, wracaj do tego, aż poczujesz, że staje się to dla Ciebie łatwe, zrozumiałe i wchodzi w krew. Ten sam sposób oddychania możemy obserwować na kilka sposobów, właśnie po to, żeby stał się dla nas bardziej czytelny. Zamiast trzymać zaboczne żebra, Możemy teraz podłożyć sobie grzbiety rąk pod plecy, mniej więcej na wysokości nerek i dolnych pleców. I teraz odpychanie się stopami od podłoża oraz wdech będą powodowały, że dół pleców lekko przyciska się do naszych rąk. Bo na wdechu przecież zwiększa się ciśnienie w jamie brzusznej, więc ta, ten pompujący się brzuch, również w tylnej części, będzie do spółki z miednicą powodował naciskanie na nasze ręce. Czyli wdech, nacisk, a na wydechu płynne odpuszczenie. To ćwiczenie oddechowe nie musi być takie głębokie. Nie musisz oddychać zamaszyście. Oddychaj naturalnie, na takiej głębokości, która nie wprowadza dyskomfortu. Istotna jest tylko mechanika oddychania głębokość, później i w miarę potrzeb. Już sama taka praca może być bardzo dobrym ćwiczeniem dla osób, które no, niefortunnie aktualnie mają jakiś mocniejszy ból dolnych pleców. Jest to praca bardzo bezpieczna, bardzo łagodna, ale w połączeniu z oddechem, wprowadzająca naprzemienny, rytmiczny, delikatny ruch do kręgosłupa, a taki właśnie delikatny, naprzemienny ruch wpływa... Na te wszystkie okolice drenująco drenująco, czyli sprzyja poprzez ruch, resorpcji wszystkich resorpcji krwi, jeśli aktualnie toczy się jakiś proces zapalny czy, czy, czy bulowy, to jest bardzo ważne, żeby krew była w tej okolicy dobrze filtrowana, i kiedy mięśnie są spięte w jakiejś bulowej sytuacji, to, to, te, to tej filtracji nie ma aż takiej dobrej. I właśnie taki delikatny ruch. Które sam w sobie nie angażuje jakoś istotnie kręgosłupa, wpływa drenażowo na tą okolicę. Dlatego od tego warto zacząć, warto to wiedzieć. No i trzeci sposób obserwacji oddechu to położenie jednej ręki na podbrzuszu, a drugiej powyżej pępka, albo poniżej mostka, czyli w nadbrzuszu. No i teraz, jeśli wszystko się zgadza, co do tej pory robiliśmy, to zaparcie się stopami spowoduje, że pod naszą dolną dłonią coś się lekko wciągnie, a z kolei kontynuowanie wdechu spowoduje, że pod górną dłonią coś się wysunie. Na wydechu obie ręce wracają na ten sam poziom. Czyli jeszcze raz wdech. I wydech. Dolna dłoń się wciągnie, a pod górną napompuje się balonik i dłoń się wysunie. W ten sposób możesz zaznajomić się z mechaniką skorygowanego przeponowego oddechu w pozycji leżącej. W następnej kolejności obserwujemy nasz przeponowy oddech na siedząco. Obróć się w takim razie na bok, podeprzyj się, powoli usiądź. Usiądź wygodnie, co oznacza, że może najwygodniej będzie ci po prostu usiąść na krześle, żeby na ten czas kolana czy stopy nie zaprzątały twojej uwagi, tylko możesz komfortowo wydłużyć kręgosłup. Powiedzieliśmy o tym. Że nasza postawa jest realizowana przeciwko grawitacji, i to jest ten najważniejszy kontekst działania mięśni w odniesieniu do kręgosupa. Więc teraz, żeby zadziałać przeciwko grawitacji, odepchnij się pośladkami od podłoża i łagodnym ruchem wyślij czubek głowy w górę. Nie jest to jakieś ekspansywne, prostowanie się, unoszenie klatki piersiowej, jest to łagodny ruch, i co ważne, Staraj się nie, właśnie nie wypychać klatki piersiowej, nie robić tych przednich czy tylnych ruchów, tylko odnaleźć subtelny ruch jak niteczka, który pochodzi od odepchnięcia się pośladkami i powoduje, że czubek głowy przesuwa się o centymetr do góry. Po wydłużeniu kręgosłupa, zorientujesz się najprawdopodobniej, że podbrzusze lekko się wciąga. I to jest właśnie ten naturalny sposób na wciąganie brzucha. Nie chodzi o jego wciągnięcie i cofnięcie, taki bardziej ruch czytelny i taki, jaki robimy zazwyczaj, tylko chodzi o spowodowanie, że brzuch się wciągnie za sprawą wydłużania kręgosłupa. Jedna dłoń w podbrzuszu, druga na czubku głowy i teraz na wdechu wydłużanie kręgosłupa, a pod dłonią się cofa. Na wydechu wszystko sobie lekko osiada. Wdech i wydech. Możesz analogicznie do tego, jak obserwowaliśmy oddech w ostatnim ćwiczeniu, położyć jedną dłoń w podbrzuszu, a drugą w nadbrzuszu. I teraz, jeśli wyciągniesz czubek głowy w górę, to pod dolną dłonią brzuch lekko się cofnie, a pompujący się balonik spowoduje, że górna dłoń się wysunie. No to. I na wydechu odpuszczamy. Wdech, wciągnięcie. I w górnej części pompuje się balonik. Wszesz, w przód i w tył. I właśnie teraz ważne jest, żeby już po tych wszystkich obserwacjach nauczyć się finalnie obserwować wdech na plecach. Wdech w dolnych plecach. To jest bardzo ważny taki skrót myślowy czy ruchowy do tego, jak za pomocą nieustannie przecież obecnego oddechu korygować. Pozycję klatki piersiowej i lędźwiowego kręgosłupa w przestrzeni, tak żeby były ustawione sumarycznie w pionie. W tym celu potrzebujemy znaleźć okolice dwunastych żeber. Połóż ręce na miednicy i powędruj po miednicy do góry, aż skończy się ta twarda kość i poczujesz, że jesteś już na miękkim. Około jednej szerokości kciuka powyżej pierwszego miękkiego poczujesz, że jest żebro. To żebro jest dosyć krótkie, szybko się kończy, kiedy przesuwamy palce po bokach. To jest najprawdopodobniej dwunaste żebro, ostatnie. I teraz lekko wciśnij to żebro palcami do środka. Jeśli podczas wdechu wydłużasz kręgosłup i dochodzi do tego lekkiego wciągnięcia podbrzusza, to ciśnienie w jamie brzusznej nie będzie już mogło pójść do przodu. Tylko trzewia w połączeniu z ruchem przepony spowodują wypchnięcie dołu pleców, i poczujesz, że pod Twoimi kciukami coś cię wypycha. Czyli lekko wciskamy 12 żebra i robiąc wdech, dochodzi do cofnięcia się pod brzusza, i możemy powiedzieć, że siła wdechu trafia do okolicy 12 żeber. Jest to oczywiście bardzo subtelny ruch. Nie taki wyrazisty jak rozszerzanie się czy wypychanie się klatki piersiowej, nic z tych rzeczy. Jest to być może na początku ledwie wyczuwalny ruch pod kciukiem, a z czasem ruch, który ma powiedzmy około centymetra tego skoku. I to jest to, o co chodzi. Czyli uczymy się teraz kierować wdech do dwunastych żeber. I towarzyszy temu wydłużanie kręgosupa. Po opanowaniu tego sposobu oddychania rozwija się nasza świadomość ciała w tej okolicy, i dzięki temu jesteśmy w stanie za pomocą wdechu przypominać sobie o pionowym ustawieniu klatki piersiowej. Bo klatka piersiowa bywa różnie ustawiona. U niektórych osób mających okrągłe plecy, klatka jest pochylona, a u wielu, czy może nawet u większości, z różnych powodów w ramach całej postawy, klatka piersiowa ucieka do tyłu. Jako segment jest tak jak u mnie teraz odchylona do tyłu, co dodatkowo potęguje napięcia w dole pleców i może być jednym z powodów ciągle nawra nawracających boleści tej, tego odcinka. Także dążymy do tego, żeby z, z tej strony, w której jesteś, doprowadzić klatkę piersiową do pionowego ustawienia. I bardzo pomaga nam w tym świadomość ciała, którą rozwijamy poprzez korygowanie oddechu. Czyli tu powietrze wchodzi na dole, a tu się pompuje. Czyli nasza koncepcja oddychania przeponowego i głębokiego oddychania to jest koncepcja poniżej pępka w kierunku dolnych pleców. Coś zupełnie innego niż jesteśmy przyzwyczajeni, bo zazwyczaj to jest koncepcja od dołu pleców przez pierś do przodu. Nie? Taki wektor. A tymczasem tu jest coś zupełnie odwrotnego, ale właśnie ta odwrotność, jak prawdopodobnie doświadczysz, sprzyja utrzymywaniu tłowia w pozycji pionowej. Po zaznajomieniu się z oddechem wracamy do pozycji leżącej i będziemy teraz przyglądać się pracy głębokich mięśni brzucha, które są najważniejszymi stabilizatorami lędźwiowego odcinka. Mam tutaj na myśli przede wszystkim. Mięsień poprzeczny brzucha. Ten mięsień poprzeczny brzucha zdążyliśmy już zacząć angażować podczas wdechu. W ramach tyłu pochylenia miednicy dochodziło do lekkiego wciągnięcia podbrzusza, lekkiego cofnięcia. I to właśnie cofnięcie pochodzi głównie od działania mięśnia poprzecznego brzucha. Teraz będziemy wykorzystywali zaparcie się stopami na podłodze. Oraz aktywność mięśnia poprzecznego brzucha do tego, żeby stabilizować, czyli odciążać odcinek lędźwiowy. Ćwiczenie jest bardzo delikatne, czy seria tych ćwiczeń. To są ćwiczenia bardzo delikatne, ukierunkowane na niuanse. Dlatego podążaj za tokiem instrukcji, cofaj sobie, tak żeby dobrze wszystko zrozumieć. Znowu są to bardzo nieskomplikowane w sensie yy, wielkości ruchów ćwiczenia, delikatne ćwiczenia. To też można je wykonywać nawet w sytuacji bólowej, nawet jeśli nie do końca masz jasność skąd ten ból jest i jaki kierunek ruchu powinien być zastosowany, żeby złagodzić swoje dolegliwości. Będzie to razem z oddechem bezpieczny start. Jeszcze raz. Balansowanie miednicą do tyłu i do przodu. Zapierasz się stopami i robisz tyło pochylenie miednicy, co przykleja dół kręgosłupa do podłogi. Odpuszczasz, miednica przechodzi do przodo pochylenia, które nawet możesz delikatnie teraz pogłębić, żeby bardziej wyraźnie poczuć ten ruch. Przodo, tyło. Pogłębione przodo pochylenie. A teraz idziemy za tyło pochyleniem, chcąc jakby odkleić od podłogi kość ogonową i minimalnie unieść pośladki i wróć, przechodząc do przodu pochylenia. Jeśli czujesz dyskomfort czy ból w którymkolwiek z tych ruchów, to nie dochodź aż tak daleko. Pracuj łagodniej. Czyli teraz odklejamy kość ogonową i kość krzyżową i lędźwiowy odcinek od podłoża. A następnie go z powrotem, jak tasiemkę, przyklejamy kręg po kręgu, aż przechodzi, przetacza się przez kość krzyżową z powrotem do przodu pochylenia. I znowu tyło pochylenie i odklejanie kości ogonowej. Położenie kręg po kręgu, przetoczenie się przez kość krzyżową, aż do przodu pochylenia. Po balansowaniu miednicą, czas na ćwiczenie. Które nazywam dreptaniem. W ćwiczeniu układamy palce na kolcach biodrowych, czyli tych wystających kościach z przodu miednicy. I nasze, nasz ruch polega na początku po prostu na przemiennym dreptaniu. Zacznij tak robić. Najprawdopodobniej zorientujesz się, że miednica delikatnie się kiwa, kiedy to robisz. I ona przechyla się na stronę aktualnie uniesionej nogi. Ten kolec biodrowy wtedy się trochę obniża. I teraz, jeśli mamy mówić o stabilizacji kręgosłupa, to chcemy tak zadziałać mięśniami brzucha, żeby miednica kompletnie nie zmieniała swojego położenia ani trochę, kiedy ty dreptasz. No, spróbuj, czy jest to możliwe. Wciągasz pod brzusze. I trzymasz palce na kolcach biodrowych. Mówimy tu o niuansach najdrobniejszych, czyli pod dłonią nie powinniśmy poczuć nawet drgnięcia w kierunku podłogi. No i okazuje się, że wcale nie jest to takie proste. Mało tego nie jedna osoba powie, że tego się po prostu nie da. No to teraz trochę objaśnień. Wcześniej zapieraliśmy się stopami i to nas przyciskało do podłoża. Czyli mieliśmy bazę w nogach, która kotwiczyła naszą miednicę i do kręgosłupa. Podczas dreptania jedna z nóg jest taką właśnie nogą odpychającą, nogą podporową. Więc teraz, jeśli zaprzesz się tą nogą w tym momencie, to przy pomocy jeszcze dodatkowo mięśni brzucha, jesteś w stanie. Wyrównać ułożenie miednicy do poziomu. No i cała sztuka w tym, żeby do tego zaparcia i wyrównania doszło dokładnie w tym samym momencie, w którym odrywasz stopę. Kiedy tą stopę opuszczasz, to już wtedy ta druga noga przejmuje rolę nogi podporowej i potrzebuje wyrównać miednicę poprzez podpór. I pracę mięśni brzucha, ale to nie jest praca typu wciąganie, tylko to jest taka praca bardziej skrętna na boki. Ruch, który potrzebujemy zrobić za pomocą nogi i brzucha, to jest dokładnie lustrzany, przeciwstawny ruch do tego kiwnięcia miednicy na stronę unoszonej nogi. Pomyśl jeszcze raz o tym, przeanalizuj to, czyli unoszę prawą nogę. Ręce są na kolcach i już pilnuję, żeby miednica nie kiwała się na boki. Dół pleców jest blisko podłogi. Nie ma tam żadnego nieprzyjemnego napięcia i po prostu sobie dreptam. Podczas tego dreptania oddycham, a oddycham omówionym wcześniej sposobem czyli jest wciągnięte pod brzusze być może nawet bardziej niż wynikałoby to z tego co robimy oddychając, bo potrzebujemy trochę więcej siły mięśni brzucha dla stabilizowania miednicy i kontynuuję sobie. Można również zrobić taki półwdech i pozostawać tylko na tej górnej połówce wdechu i wtedy mięśnie brzucha są bardziej jeszcze skutecznie wciągnięte i łatwiej jest nam dzięki temu utrzymywać stabilną miednicę. Najważniejszy jest ten moment, kiedy zmierzasz do oderwania stopy. Ona jeszcze jest na ziemi, ale już ją mięśniami odciążasz. To jest krytyczny moment. To wtedy miednica się kiwa. To wtedy, kiedy ta stopa jeszcze jest na ziemi, a już odciążona, potrzebujesz zrobić kontr ruch z poziomu nogi podporowej, żeby brzuch był równoległy do podłogi. I w ten sposób realizujesz sobie właśnie takie dreptanie przez kolejne jakieś 2 minuty. Około 2 minut wcześniej dla przodotyło pochylenia, potem 2 minuty dla dreptania, a jeszcze wcześniej 2-3 minuty dla samego oddychania. Następne ćwiczenie. Utrzymujemy ręce na kolcach biodrowych. Poprzez tyło pochylenie miednicy angażujemy. Podbrzusze, i teraz ćwiczenie polega na sunięciu piętą po podłodze do wyprostu nogi. I kolec biodrowy po tej stronie nie ma być przez tą nogę zabierany w dół. Jeszcze raz, czyli, żeby on nie był zabierany w dół, to potrzebujemy aktywnie wykorzystywać mięśnie brzucha po tej stronie, żeby zostawiły miednicę na swoim miejscu podczas gdy noga się prostuje. Być może nawet poczujesz, że po stronie nogi od kolca w dół coś się delikatnie rozciąga, a od strony brzucha jest aktywne i skraca się. To jest właściwe. Takie, do takiego rozróżnienia pracy mięśniowej powinno tutaj dochodzić, chociaż ruch wygląda bardzo niepozornie. To dotyka kluczowych relacji, napięć mięśniowych. Dla stabilizacji odcinka lędźwiowego. A znowu wszystko dzieje się w sposób bardzo bezpieczny, łagodny i jest to świetny start. Czyli prostuję nogę. Zginam z powrotem. Można ćwiczyć tą samą stronę, wtedy łatwiej jest utrwalić skorygowany wzorzec ruchu. Czyli podciągam kolec poprzez mięśnie brzucha. Prostuję nogę. I teraz tym podciągnięciem inicjuję zgięcie biodra. I druga. Przez cały czas w tych ćwiczeniach jest komfort w lędźwiowym odcinku. Nie ma mowy o żadnym bolesnym napięciu. Jeśli coś takiego się pojawia, prawdopodobnie robisz to nieprawidłowo. Być może wkrada się tam jakiś twój nawyk ruchowy, który wprowadza to napięcie. Po pracy w tym ćwiczeniu przechodzimy do następnego. To jest już całkiem niezłe ćwiczenie mięśni brzucha. Tym samym sposobem, co podczas dreptania, unosimy jedną nogę i zostawiamy łydkę równolegle do podłoża. Teraz, jeszcze wcześniej, ważne doświadczenie. Prawidłowo działający, wydolny brzuch. Pod obciążeniem nie będzie się wypychał. Pozostanie wciągnięty, zwiększy się jego napięcie, ale nie będzie wypchnięcia. Będzie w tym samym miejscu lub się wciągnie. Połóż palce na podbrzuszu i oderwij obie nogi na raz parę centymetrów od podłogi. Co się dzieje? Najprawdopodobniej poczujesz, że twój brzuch się napiął, ale wypchnął. Oznacza to, że trzeba to wszystko przeprogramować, żeby działało tak jak trzeba, bo teraz tak nie działa. No to dobra. Do tego mamy właśnie to ćwiczenie. Unosimy jedną łydkę. Kolano znajduje się nad biodrem. Wersja łatwiejsza, kolano troszkę bliżej tłowia. I teraz podniosłem prawe przodostopie. Zostałem tylko napięcie. Trzymam sobie palce w podbrzuszu i wciągam brzuch, żeby poczuć, jak pod moimi palcami brzuch się cofnął. Cofnięcie brzucha to też ruch, który pomaga mi przykleić dół pleców do podłogi. Jestem na pół wdechu w gotowości, i teraz odrywam piętę, 5 cm więcej nie trzeba, i z powrotem ją opuszczam. I pytanie, czy pod palcami na podbrzuszu się pchnęło, czy nie? Pewnie się pchnęło. Jeśli tak, trzeba to korygować. Ma się nic nie wypchnąć. Ma być dokładnie w miejscu, tylko czujesz, że pod palcami coś napięło się, ale nie wypchnęło. To jest duża różnica. Znowu nie jedna osoba powie, to się nie da. Oczywiście, że się da. Trzeba się po prostu dogadać, wniknąć w to, nabrać trochę więcej wprawy. A więc wciągnięte pod Gotowość, koncentracja, dół pleców przy, przylega do podłogi. Pięta od ziemi, brzuch się nie wypycha, pięta z powrotem. Pięta od ziemi. Brzuch się nie wypycha, pięta z powrotem. Pięta od ziemi. Brzuch się nie wypycha, pięta z powrotem. Pięta od ziemi, brzuch się nie wypycha. Pięta z powrotem. Oczywiście, rób sobie pauzę i ćwicz to w swoim tempie tak długo, aż to opanujesz. Jest to bardzo wartościowe i ważne ćwiczenie. Znowu mały ruch, a odwołujący się do kluczowych spraw związanych z pracą tych mięśni. Zmiana stron. Już wciągnięty brzuch, kolano na wysokości biodra. Lub troszeczkę bliżej. Jeszcze bardziej wciągam brzuch. Trzymam palce tuż nad spojeniem łonowym i wyczuwam, czy mój brzuch się nie wypycha. Przygotowuję lewą piętę i unoszę. Trochę mi się wypchnął, muszę się skoncentrować. Teraz się udało. To, jest, to, to są niuanse. Pół centymetra, no może być. Centymetr to już nie to. Najlepiej skała, nieruchome. Przybliżanie nogi do tłowia ułatwia. Z kolei osoby, które robią to doskonale. Mogą odsunąć kolano poniżej linii bioder i wtedy stopień trudności radykalnie wzrośnie. Dobrze. Następnym ćwiczeniem z tej grupy ćwiczeń mięśnia poprzecznego brzucha w leżeniu na plecach. Są skręty, w których opuszczamy nogi z jednej strony na drugą. Coś takiego w ćwiczeniach jogi w trochę bardziej rozbudowanej formie nosi nazwę pozycji skręcania żołądka. Możesz zaobserwować, że po, podczas opuszczania nóg na bok wydłużaniu ulegają mięśnie skośne brzucha. I to one teraz pełnią dla nas kluczową rolę. Czyli w tej chwili wykorzystuję skracanie tych mięśni, żeby wrócić moimi nogami do pionu, czyli myślę brzuchem. Teraz będą to prawe mięśnie skośne. One się wydłużają. Ja sobie wprowadzam troszkę pracy typu tyło-pochylenie miednicy, żeby kręgosłup tak łatwo nie odginał się do tyłu. I teraz mięśniami brzucha wracam, przywracam pionowe ustawienie nóg. Czyli cały czas jest tutaj to wciąganie i myślenie brzuchem. Teraz na prawo. O ile nie potrzebujesz używać rąk, to ręce kładzie się na boki, rozciąga się na boki, ale dłonie mogą być bardzo pomocne, żeby pokazywać sobie samemu, jak mają pracować mięśnie. I teraz spójrz jeszcze. Dół kręgosłupa w tym ćwiczeniu skręca się i odrywa oczywiście od podłogi, ale jeśli Skracam brzuch i podwijam kość ogonową. To chcę teraz jak najkrótszą drogą przykleić z powrotem do kręgosupa do podłogi. Druga strona. Czuję, że dół kręgosupa oderwał się, co jest oczywiste przy skręcie, ale teraz podwijam kość ogonową, skracam brzuch i krótkim ruchem opuszczam znowu lędźwie na podłogę. Zrób sobie około 10 cykli na prawo i lewo. A kiedy skończysz, odpręż się, zrób kilka przeponowych oddechów. Za chwilę idziemy dalej. To, co przed chwilą zrobiliśmy, to zalążek naszej pracy z oddechem oraz pracy nad stabilizacją kręgosłupa lędźwiowego. Będziemy wykorzystywać jedno i drugie nieustannie podczas rozbudowywania naszych ćwiczeń. Dlatego dobrze, że mamy te filmy, ponieważ możesz. Często wracać do tego pierwszego filmu i przypominać sobie elementy tej skorygowanej techniki. Tak, żeby potem, kiedy ćwiczenia będą miały już bardziej rozbudowaną formę, nie gubić tej esencji. Przejdźmy w takim razie do kilku prostych ćwiczeń, rozciągających, jak najprostszych. Znowu jesteśmy w leżeniu na plecach. Teraz przyciągnij obie nogi, najlepiej jedną po drugiej, bo już wiemy o co chodzi z mięśniami brzucha. Przyciągnij obie nogi do tłowia, spleć palce na kolanach i zwiększaj przyciągnięcie kolan do tłowia, co przekłada się na zgięcie i rozciągnięcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa, który jest teraz dociśnięty do podłogi. W tej pozycji poddajemy rozciąganiu tył ciała. A tył ciała jest jak taśma. Dlatego u niektórych osób, gdzie ten tył ciała jest bardziej napięty, może się okazywać, że głowa ucieka do tyłu. Jeśli tak się dzieje w twoim przypadku i nie wystarczy tylko zbliżyć brody do krtani, żeby to poprawić, potrzebujesz zwiększyć objętość tego, co masz pod głową. Po kilku oddechach w tej pozycji, a oddechy, jak pamiętamy, kierujemy w plecy, uwalniasz lewą nogę, a prawa pozostaje przyciągnięta. Teraz nogi pracują w sposób przeciwstawny, i na ogół jest tak, że biodro nogi uniesionej jest trochę bardziej podciągnięte w kierunku talii. Więc utrzymuj teraz przyciągniętą nogę. Ale sam talerz biodrowy przesuń w dół ciała. I kiedy będziemy w różnych pozycjach potrzebowali wyrównywać linię bioder, będę o tym mówił: przesuń biodro w dół, bo biodro jest teraz uniesione, więc przesuwamy je w dół. Kiedy kierujesz biodro w dół, pozostaw miękki, rozluźniony dół pleców, czyli nie wprowadzaj napięcia w lędźwiach, żeby robić tą korektę. Po chwili powrót lewą nogą do tłowia, obejmujemy lewą i uwalniamy prawą. Czyli teraz kierujemy lewe biodro w dół. Jest to ćwiczenie rozciągające pośladek nogi przyciągniętej oraz pachwinę nogi wyprostowanej. i powoli powrót. Mając już doświadczenie naszego ćwiczenia z przekręcaniem się na boki oraz doświadczenie związane z trzymaniem wciągniętego podbrzusza, używamy teraz tej stabilizacji do zmiany pozycji, do zwyczajnego przekręcenia się na bok, podparcia się i przejścia do siadu. No to po kolei, trzymaj lekko wciągnięte podbrzusze, przesuń pośladki Oderwi bark i biodro równocześnie, tak żeby tłów był bardziej zintegrowany, i teraz podpierasz się ręką, tutaj cały czas trzymasz, i odpychając się od podłoża, trzymając pępek, przechodzisz do siadu. Trochę to skomplikowane, ale właśnie tego rodzaju BHP, posługiwania się ciałem, powinno wejść nam w krew i będzie to. Dobry pożytek z uczestniczenia w warsztatach o zdrowym kręgosłupie. No to jeszcze raz: po prostu się połóż, ale trzymaj podbrzusze, żeby nie był to zupełnie swobodny ruch, w którym twój kręgosłup gnie się tak jak chce, tylko żeby pewne elementy były pod kontrolą, zwłaszcza ten wrażliwy odcinek lędźwiowy. Zawsze aktywnie, świadomie wykorzystujemy podpór. No więc dobrze, położyłem się, teraz trzymam podbrzusze, obracam się na bok. Trzymam podbrzusze, wykorzystuję aktywnie podporową rękę i wciągnięte podbrzusze, i przechodzę do siadu. To wszystko może trwać krócej, może ten ruch być naturalny. Dla osoby postronnej praktycznie nie jest widoczne, że jakaś zaawansowana świadomość tutaj ma miejsce. Po zrobieniu tej zabawy przechodzimy do klęku podpartego. A, przechodzimy do klęku podpartego. To przecież znowu zmiana pozycji. No więc co? Jestem w jakiejś takiej pozycji, wciągam pod brzusze, podpieram się ręką, wykorzystuję ten aktywny podpór, te wszystkie swoje punkty podparcia, żeby, dało mi, to, żeby mi to włączyło brzuch, i wtedy przemieszczam się do swojej pozycji. To samo w sobie jest bardzo dobrym wielokierunkowym ćwiczeniem. No jeszcze raz. Usiądź, byle jak. I z tej byle jakiej pozycji zrób teraz klęk podparty, ale w tamtą stronę, pod brzusze, punkty podparcia. Chcąc włączyć brzuch, potrzebujesz zadziałać przeciwko grawitacji. Więc zadajemy sobie pytanie jak część z Was może pamięta czym by się tutaj odepchnąć? Zawsze w jakiejś pozycji jest jakaś część ciała, którą odpychasz się od ziemi, żeby zmienić pozycję. No więc to teraz jest ta stopa i ta ręka. Odpycham się nimi, to mi włącza brzuch, i wtedy się przemieszczam. I jesteśmy w klęku podpartym, a w klęku podpartym odpychamy się całymi dłońmi i pod udziami czyli goleniami razem ze stopami. I teraz odepchnij się rękami. To powoduje, że łopatki oddalają się od kręgosłupa i kręgosłup wypycha się ku górze, robiąc koci grzbiet. Opuść głowę. Dodaj do tego ruch tyło pochylenia miednicy i cały kręgosłup jest teraz zgięty i wypchnięty do sufitu. Następnie miednica przechodzi w kierunku przodu pochylenia miednicy, a rękami dalej odpychamy się, wyciągając mostek do przodu. To jest tutaj bardzo ważne, żeby się odpychać rękami, bo Często pojawia się taki błąd, że skoro tu się odpychaliśmy, to teraz zaczynamy się zapadać. Pozycja jest kompletnie byle jaka, brzuch wisi, rozciągnięty. Nie o to tu chodzi. Przećwicz sobie odepchnięcie się rękami i opuszczenie klatki piersiowej z tego odepchnięcia. Tak jest powolnia, spowalniane. Jak już rozpoznasz tą różnicę, to zapamiętaj, że w kocim grzbiecie, w kocim i krowim grzbiecie wykorzystuje się tylko odepchnięcie w obu fazach ruchu. Czyli odpychasz się rękami, tyło pochyleniem miednicy, głowa w dół. Następnie powoli przechodzisz do pleców klęsłych, kontynuując odpychanie się rękami. I kilka ruchów połączonych z oddechem. Wydech, plecy okrągłe. Wdech, plecy wklęsłe. Wydech okrągłe, wdech wklęsłe, jeszcze raz, wydech okrągłe, wdech wklęsłe. Dobrze, usiądź teraz na piętach. Może to też być. Siedzenie na krześle. Następnym dobrym ćwiczeniem, przyjemnym, łagodnym i pożytecznym jest rolowanie kręgosłupa do pozycji dziecka. To rolowanie z czasem stanie się dla nas zmodyfikowaną formą schylania się, skorygowanym schylaniem się. I teraz zaobserwuj z czego to się wszystko składa. Robię znowu tyło, pochylenie miednicy. Za tyłem, za tyło, to tyło pochylenie powoduje zginanie kręgosłupa. Idzie zaraz za tym opuszczenie głowy, i idę do skłonu. Ja używam swoich rąk do demonstracji kierunku ruchu, ale normalnie, gdybym tylko ćwiczył, to by po prostu leżały nieczynne obok stóp. I teraz, wracając, znowu podwijam miednicę i odwijam kręgosłup taki zgięty kręg po kręgu. A głowę prostuje dopiero w pionowej pozycji. I znowu tyło, pochylenie miednicy, zgięcie kręgosłupa, głowa w dół. A następnie tyło, pochylenie miednicy, odwijam zgięty kręgosłup do pionowej pozycji. I łączę to teraz z oddechem. Z wydechem zejście w dół. Na wdechu płynny powrót. Wiele razy na wydechu zejście w dół. Wolne tempo. Wdech, płynny powrót. W ten sposób. Teraz ponownie ustawiamy się w aktywnym klęku podpartym gdzie odpychamy się rękami, dociskamy golenie i aktywujemy podbrzusze, tak żeby brzuch nie wisiał, tylko pod wpływem działania mięśni brzucha lekko podpierał od spodu odcinek lędźwiowy. W kręgosłupie mamy kilka krzywizn. W odcinku lędźwiowym lekką wklęsłość, w odcinku piersiowym lekką wypukłość, w szyjnym z powrotem lekką wklęsłość. Pomimo tych krzywizn one generalnie mają... Być ze sobą w linii. Dlatego zwracaj uwagę na to, żeby głowa była utrzymywana jako przedłużenie klatki piersiowej. I teraz odnajdź neutralną, leciutką wklęsłość w odcinku lędźwiowym i wciągnij podbrzusze, żeby ustabilizować kręgosłup. A następnie powolutku opuszczaj pośladki do pięt i tak dostrajaj ruch miednicy, żeby ta wklęsłość w miarę możliwości tak długo jak to możliwe nie zmieniała się. W końcowej części ruchu ona troszkę zostanie zamieniona w takie zgięcie, bo miednica ją pociągnie, to jest normalne. No ale są takie osoby, które od razu jak tylko zaczną, będą miały bardzo okrągłe dolne plecy i takie osoby powinny, mówiąc potocznym językiem, wypinać pośladki w miarę schodzenia do pięt. Natomiast mogą być osoby, które są tutaj bardzo giętkie, i wypinanie pośladków powoduje takie dramatyczne pogłębianie lordozy, i te osoby powinny się troszeczkę wobec tego przed tym powstrzymywać. I ma być dokładnie tak, jak ma być. Mamy ćwiczyć tak, żeby było dobrze. Naturalne, lekkie, niezmienione krzywizny kręgosłupa. Wolne tempo i uważność. Ćwiczenie jest. Lekkie, spokojne, nieskomplikowane, ale wymaga wykonywania go w skupieniu. Zrób sobie w ten sposób około 10 powtórzeń. Aby ćwiczenia były zrównoważone, potrzebujemy realizować ruchy pochodzące ze wszystkich trzech płaszczyzn ruchu. Dotychczas realizowaliśmy głównie ruchy przednio -tylne. Głównie były to ruchy związane ze zgięciem i prostowaniem Wyjątkiem od tego było jedno skrętne ćwiczenie podczas tych, w ramach tych ćwiczeń mięśni brzucha, więc teraz uzupełnimy sobie nasze proste ćwiczenia dwoma kolejnymi ćwiczeniami, jedno z nich realizuje ruchy boczne, a w drugim pracujemy nad skrętami, czyli skręty ruchy boczne oraz ruchy przednio-tylne. to są trzy rodzaje ruchów i jeśli tworzymy sobie Ćwiczenia, które mają być takie harmonijne, zrównoważone, to powinno się znaleźć tam po trochu z wszystkiego. No więc żeby zrealizować ruch boczny, właśnie w klęku podpartym, połącz kolana i ułóż stopy na prawym brzegu maty, wykonujemy takie przełożenie stóp na bok, a następnie powędruj rękami również na ten sam prawy brzeg maty, czyli dłonie i stopy są w jednej linii. Doprowadziło to do rozciągnięcia lewego boku tłowia, jak w literkę J. Możesz teraz bardziej jeszcze wypchnąć ten lewy bok tłowia. Po kilku oddechach wracamy do centrum, Pamiętajcie, żeby i w tej pozycji lekko podciągnąć brzuch i dać podparcie od spodu lewemu kręgosłupowi. I teraz układamy stopy na lewym brzegu. Dłonie również na tym samym brzegu, a prawe boktłowia lekko wypychamy w prawo. Kilka oddechów. W tego typu pozycjach oddech jest ciaśniejszy, bo mamy rozciągnięte mięśnie klatki piersiowej. Właśnie spróbuj pokonać ten opór, żeby dodatkowo poddać treningowi mięśnie oddechowe. I wracamy do centrum. To ćwiczenie powtórz sobie co najmniej trzykrotnie. Następne ćwiczenie dotyczy skrętu. Będąc w klęku podpartym, użyj prawą dłoń. Dłoń to jest ta strona. To drugie to jest grzbiet ręki, więc połóż dłoń, a nie grzbiet ręki na kości krzyżowej. I teraz odpychając się ręką podporową, użyj mięśni brzucha, żeby skręcić tu do sufitu i utrzymaj to przez 2-3 oddechy. Znowu zobaczysz, że oddech jest teraz ciasny i płytki. Następnie powróć z wydechem i zmiana stron. Odepchnij się, bo czuj jak brzuch się aktywizuje, i skręć się. 2-3 oddechy barki opuszczone od uszu. I wróć. Również i to ćwiczenie zrób przynajmniej ze 2-3 razy. Po zrobieniu ostatniego skrętnego ćwiczenia w klęku podpartym, zrobimy teraz technikę rozluźniania odnóg przepony, czyli przyczepów przepony do lędźwiowego kręgosupa. Jest to bardzo proste ćwiczenie o nieskomplikowanej formie. Układamy ręce skrzyżowane na barkach, i teraz wykonujemy takie ósemkowate ruchy tłowiem, przypominające kołysanie, takie lulanie. Tyle, że te ruchy stają się troszeczkę szybsze, ale jednocześnie są bardzo płynne, przypominają takie przekładanie, przelewanie z jednej strony na drugą. Jeśli teraz dodatkowo trochę zegniesz kręgosłup. I włączysz w ten ruch bardziej swoje barki i łopatki, to może on się kojarzyć z takim ruchem, jakbyśmy chcieli za pomocą ruchów barków wyjąć sobie koszulkę ze spodni. Mniej więcej taki ma być zasięg tego ruchu, bo on ma właśnie pociągnąć naprzemiennie za przyczepy, przepony w obrębie dolnego kręgosłupa, tylko tam od środka kręgosłupa. Także w ten sposób sobie pracujemy rytmicznie pod różnymi zgięciami kręgosłupa. Przez minutę lub dwie. Oddychaj swobodnie, oddychaj też przez usta, a wtedy zobaczysz, że te wymuszane, wyciskane ruchy tłowia powodują takie charakterystyczne zajanie oddechu. Za każdym razem po ćwiczeniach warto zrobić chociaż krótką. Kilkuminutową relaksację. Połóż się na plecach. Zadbaj o swój komfort. Jeśli potrzebujesz, ubierz się. Podeprzyj głowę. Wykorzystaj tyło pochylenie miednicy do wydłużenia lędźwiowego kręgosłupa. A następnie wyprostuj nogi jedną po drugiej. I odciągnij pięty jeszcze w dół ciała. A następnie puść, i to pozostawia takie wrażenie dodatkowego wydłużenia ciała odczuwalne nawet pod potylicą. Chwyć za boki klatki piersiowej, obejmij ją i wykonaj taki ruch, jakby, jakbyśmy chcieli oddalić łopatki od kręgosłupa i rozciągnąć skórę między łopatkami a kręgosłupem. Po zrobieniu tego ruchu, połóż ramiona po bokach tłowia. W takiej odległości, żeby między ramieniem a klatką piersiową było trochę miejsca. To jest potrzebne, aby barki mogły łatwiej się rozluźnić i opaść do podłogi. Następnie zamknij oczy i odpręż się. Pozwól, żeby Twoje ciało teraz Oparło się na ziemi, żeby ustąpiła i wyciszyła się aktywność mięśni. Ponownie zwróć uwagę na oddech. Tyle, że teraz, na potrzeby relaksacji, Możesz sobie pozwolić na oddychanie do brzucha i do klatki piersiowej, już bez jakiegokolwiek wciągania mięśni. Miękki, rozluźniony brzuch, który pompuje się jak balon pod wpływem oddechu, ale też dzięki takiemu oddychaniu odprężamy się psychicznie. Mięśnie brzucha to też taka nasza emocjonalna tarcza, więc teraz, kiedy Jesteś w komfortowych warunkach, odprężasz się. Rozluźnij tą tarczę. Odpuść napięcie. Poczuj, jak stopniowo odłączają się duże grupy mięśni: uda, pośladki, mięśnie pleców, mięśnie brzucha. Mięśnie przodu klatki piersiowej oraz całe ramiona, pozwól, żeby na wydechu. Mięśnie brzucha pod wpływem grawitacji opadały w kierunku podłogi, przez co brzuch sprawia wrażenie, jakby się lekko zasysał, zapadał poniżej poziomu. Pójdź za tym doświadczeniem, żeby w toku kolejnych oddechów głębiej odprężyć brzuch. I kiedy koncentrujesz się na swoim brzuchu i oddechu, jakąś częścią uwagi obejmuj całą resztę swojego ciała i pozwalaj swojemu ciału odpuszczać. Poczuj, jak stopniowo pojawia się to poczucie, że ciało całym swoim ciężarem spoczywa na ziemi i niczego nie trzyma. Poleż sobie w taki zrelaksowany sposób jeszcze kilka kolejnych minut, odpocznij, poczuj się dobrze we własnym ciele, pobądź z własnym oddechem. Ja tymczasem życzę miłych ćwiczeń. Pamiętaj, żeby wracać do tego filmu i przyswajać sobie poszczególne elementy stabilizacji i oddychania. I do zobaczenia w następnej części.